Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu 7 wieszaków. Dzisiaj przygotowałam 7 stylizacji. Stylizacji na wiosnę, która z jednej strony potrafi nas naprawdę rozpieszczać przepięknym słońcem, gdzie termometry pokazują około 20 stopni, ale potrafi nas też przywitać porankiem, gdzie na termometrach mamy jakieś 3 stopnie i wieje porywisty wiatr. Także dzisiaj coś takiego pomiędzy, czyli nie jeszcze bardzo ciepłe stroje, stąd na przykład obecność cienkiego, wełnianego golfu, czy też płaszczy typu trench, ale już na pewno są to stroje lżejsze, pokażemy troszeczkę nogi, troszeczkę gołej kostki, czyli coś, co na samą myśl, że mam to założyć przy 4 stopniach, mnie po prostu mrozi. Ale wiem, że są fani takiej wiosennej lekkości w ubiorze, także zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że znajdziecie dzisiaj odrobinę inspiracji dla siebie. W pierwszej stylizacji połączyłam niebieskie jeansy typu skinny z czarnym, cienkim golfem oraz czarnymi skórzanymi, ale nieocieplanymi botkami na obcasie. Na golf, który stanowi znakomitą warstwę docieplającą, ponieważ jest wykonany z wełny i jedwabiu, narzucam białą męską koszulę, którą ukradłam z szafy mojego taty. Takie połączenie sprawdza się zwłaszcza, gdy wychodzimy do pracy rano, kiedy jest jeszcze chłodno. Kiedy się ociepli, zawsze można pozbyć się jednej warstwy, szczególnie że golf po zwinięciu mieści się w torebce i nie wymaga prasowania. Biżuteria to naszyjnik i kolczyki, połączenie srebra z kamieniem noc Kairu. Dodaję drobny akcent kolorystyczny w postaci białej chusty w czerwono-granatowo-brązowe kwiaty. Okrycie wierzchnie to w tym przypadku szary, klasyczny trench. Całość uzupełniam czarną, półokrągłą torebką średniej wielkości. Jeśli botki wydają Wam się zbyt ciepłym obuwiem, spokojnie możecie zamienić je na lorcy, baleriny czy wygodne, sportowe buty. W stylizacji drugiej niebieskie jeansy z wysokim stanem o prostej, poszarpanej u dołu nogawce zestawiłam z cienkim, bawełnianym sweterkiem w biało-granatowe pasy oraz białymi, materiałowymi trampkami, które, jak widać, niejedno już przeszły. Kolczyki to jedyny akcent kolorystyczny w tym zestawie. To dość duże, ciemnoczerwone koła. Na wierzch dodaję dosyć ciepłą, czarną marynarkę, którą mam w swojej szafie od wielu, wielu lat. Całość uzupełniam czarną torebką. By zmienić charakter stroju, wystarczy trampki zamienić na szpilki, mokasyny czy baleriny i robi się bardziej formalnie.
Wiosna to czas, gdy sięgam po jasne spodnie. Dlatego tym razem beżowe cygaretki zestawiłam ze swetrem handmade w kolorze złamanej bieli z szafy mojej mamy oraz czarnymi skórzanymi mokasynami ze złotą sprzączką. Myślę, że świetnie wyglądałyby tutaj buty w odcieniu beżu, bo udałoby się dzięki temu stworzyć total look, ale ponieważ nie posiadam takowych, wykorzystałam czarne i dodałam jeszcze kilka czarnych akcentów. Biżuteria to dość duże i ciężkie kolczyki w złoto-brązowym kolorze. Na wierzch dodałam trencz, który pierwotnie był w całości beżowy. Te ciemne wstawki na kołnierzu czy pasku to dzieło krawcowej. Uratowała w ten sposób płaszcz, ponieważ w tych miejscach była ekoskóra, która ze starości zaczęła się po prostu sypać. Całość uzupełniam czarnym, pojemnym szoperem. W stylizacji czwartej zastosowałam podobny manewr jak w pierwszej propozycji. Czarny, cienki golf połączyłam z białą, męską koszulą. Do tego czarne spodnie na kant z wysokim stanem, a na nogach przełamujące ten elegancki look białe trampki. Biżuteria to widziany już wcześniej zestaw. Naszyjnik i kolczyki. Połączenie srebra z kamieniem noc Kairu. Talię podkreśliłam paskiem z ekoskóry, a na wierzch narzuciłam jeansową kurtkę z lat 90. Dzięki czemu mamy tutaj stylistyczny miks. Elegancja i klasyka łączy się z nieformalną stylistyką, którą określiłabym jako styl uliczny. Do tego dodaję kolorowy plecak, pamiątkę przywiezioną z Madery. W stylizacji piątej spodnie od garnituru w beżowo-brązową kratę połączyłam ze swetrem handmade w kolorze złamanej bieli oraz czarnymi skórzanymi mokasynami ze sprzączką. W talii dodałam cienki brązowy skórzany pasek ze złotą klamrą. Dodaję do tego duże brązowo-złote kolczyki. Na wierzch narzucam beżowo-czarny płaszcz i dodaję czarną, niezbyt dużą torebkę. Tak naprawdę jest to wkład do szopera, który widzieliście wcześniej. Na co dzień noszę tę torebkę w dużym szoperze, trzymając tam dokumenty czy telefon, ale gdy jestem w podróży, swobodnie mogę ją przekształcić na małą, wyjściową torebkę. Także polecam Wam takie multifunkcjonalne produkty.
szóstej stylizacji czarny cienki golf połączyłam z beżowymi cygaretkami i czarnymi skórzanymi płaskimi wiązanymi butami w nieco męskim stylu. Biżuteria to naszyjnik i kolczyki, połączenie srebra i bursztynu. Na wierzch narzucam biały pudełkowy żakiet. Całość uzupełniam czarną torebką średniej wielkości. W siódmej stylizacji niebieskie dżinsy z wysokim stanem o prostej, poszarpanej u dołu nogawce zestawiłam z białą męską koszulą. Pod spód dodałam beżową podkoszulkę jako warstwę docieplającą. Jest to też opcja dla tych, które nie chcą odkrywać brzuszka. Biżuteria to czerwone kolczyki w kształcie koła. Na wierzch narzucam szary trencz. I dodaję apaszkę z florystycznym, wiosennym motywem. We wszystkich stylówkach przewijała się też cienka, czarna opaska do włosów. Całość uzupełniam czarną, półokrągłą torebką. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was na dziś. Dziękuję serdecznie, że byliście razem ze mną. Mam nadzieję, że znaleźliście odrobinę inspiracji dla siebie. Mam nadzieję, że mimo braku kolorów, bo wiem, że są wśród Was fani takich intensywnych barw, w mojej garderobie ich raczej brakuje. Nie ukrywam, że tej wiosny chyba jakoś szczególnie nie mam nastroju i nie mam ochoty na wprowadzanie takich intensywnych kolorów. Raczej się neutralnie kamufluje, ale zdecydowanie pojawiło się nieco jaśniejszych barw, złamanej bieli, czyli taki drobny wiosenny akcent w moim wydaniu. Więc jak wspomniałam, mam nadzieję, że znaleźliście odrobinkę inspiracji. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, która z dzisiejszych stylizacji przypadła Wam do gustu najbardziej. Chciałam też bardzo serdecznie podziękować za wszystkie Wasze komentarze pod poprzednim filmem. Dziękuję bardzo za Waszą obecność, za dobre słowo, za to, że jesteście, za to, że wracacie. Dziękuję za wszystkie lajki i dziękuję też za wszystkie subskrypcje. Wielokrotnie już powtarzałam, że to jest to, co nas, twórców, najbardziej motywuje do dalszej pracy. Także ten znak, że jesteście gdzieś tam po drugiej stronie, jest dla nas bardzo, ale to bardzo cenny. Zapraszam Was też serdecznie do zakładki społeczność tutaj na tym kanale na YouTubie. Tam komunikuję się z Wami pomiędzy wrzutami kolejnych filmów, a także zapraszam do obserwowania mojego konta na Instagramie. Mój nick to okiem_wariatki_style. Dziękuję raz jeszcze za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, bawcie się modą i kupujcie mądrze. Do zobaczenia!